Kolejny projekt uchwały grupy radnych w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rozporządzenia zadania przyjętego uchwałą nr 21/202/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku w przedszkole nr 43 ulica Mazowiecka 45. Wykonanie nowych oraz remont starych urządzeń do zabaw rekreacyjno-sportowych w ogrodzie przedszkola, kwota 5 tysięcy złotych, na zadanie zmianę trzech piaskownica w ogrodzie przedszkolnym. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dostaliśmy takie pismo od pani dyrektor, którym okazuje się, że wymiana piasku jest zadaniem nadspodziewanie kosztownym. Okazuje się, że piasek musi posiadać atest do takiej piaskownicy dla dzieci w przedszkolu. No i w związku z tym, że przedszkole posiada trzech piaskownic, a wymiana piasku w jednej kosztuje 1800 zł. Także bardzo poważna kwota. Natomiast wymiana urządzeń rekreacyjno-sportowych też z atestem dla dzieci w przedszkolu jest również bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Dość powiedzieć, że taki jeden zamek, taka dość spora zabawka, to jest kwota około 15 tysięcy złotych, także zdecydowanie niewystarczające jest te 5 tysięcy. No i w związku z tym taki to jest efekt. Bardzo proszę. Dodać jeszcze, że to oglądanie nie jest podobane z samym piaskiem, właśnie wróconą zabawę, że te zabawki dalej będą potrzebne. Tam jest część pani dyrektor tych zabawek, które już się rozsypują, ma rozebrać. Co spowoduje, że te dzieci będą miały te elementy mniej do zabawy. Piasek też jest elementem, który musi wystarczyć. Natomiast wiem, że w przedszkole to nie chciało mówić jeszcze o elementy. Piasek będzie czysty. Piasek będzie czysty. To sanitarny, on powinien być wymieniany do roku. Co roku. Skoro nie będzie urządzić zabawy, to bardziej będą się bawiły piasek. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Czyli to się godzi z wnioskiem pani dyrektor. Tak, to jest wniosek pani dyrektor. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.